Dzień dobry, kochani. Przepraszam, że ja się w ten sposób do Was odzywam, ale powiem Wam, że właśnie szykuję się na również ważne spotkanie. Tak, ostatnio tych spotkań mam troszkę, ale to dobrze. Dzięki temu się też rozwijam. I powiem Wam, że to jest spotkanie już takie bardziej biznesowe, może nie tyle związane z YouTube, ale mimo wszystko też dla mnie dość istotne. Ale dobrze, moi drodzy, tak króciutko, pokrótce. Perfumy. Perfumy to mamy ten DKNY Delicious Golden. Tak. Przepiękne. Myślę, że akurat to będzie piękny zapach nadający się właśnie na takie spotkanie. I usta Wam powiem, bo makijaż możecie zobaczyć, że jest bardzo taki minimalistyczny. Golden Rose w kolorze 16. Taka biżuteria, bardzo skromna. Mani też bardzo skromne. Tak patrzę w podgląd, bo tak jak Wam mówiłam ostatnio, coś mi ten fokus szaleje. I tyle. Trzymajcie za mnie kciuki. Wierzę, że będzie wszystko w porządku. Także moi drodzy, tym akcentem się z Wami witam. Także cała moja styluweczka na dziś. Do tego mam buty na obcasie, takim wiecie, nie za duże. Zresztą tak zauważyłam, że muszę sobie niestety, ale kupić nowe buty, bo praktycznie nie mam w czym chodzić. Mam same takie, wiecie, szpile, a to nie do końca też jest, wiecie, wygodne. Dobrze, moi drodzy, kończę, bo zaraz się spóźnię. Wam życzę oczywiście miłego oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Jak możecie zobaczyć, tutaj mam cebulkę pokrojoną, rzodkiewkę, zaraz będę wrzucała sobie tutaj do twarożku. Dałam trochę jogurtu, troszeczkę śmietanki. Oczywiście moja zielona herbata z piwą, jak żeby inaczej. Do tego sobie zrobię jajecznicę. Dzisiaj bez chleba, bo jakoś tak powiem Wam, ograniczyłam mocno węglowodany, ale z drugiej strony zobaczcie, co ja tu robię. Oczywiście też coś węglowodanowego, bo powiem Wam, że chciałam wypróbować ten przepis, zobaczymy, czy mi wyjdzie, ale zobaczcie, tu jest ciasto. Ciasto, słuchajcie, na takie bardzo fajne placuszki, które się piecze na suchej patelni i one są takie jakby lawasz, coś takiego, to jest ciasto drożdżowe, więc dajcie mi znak, jak będziecie chcieli, żebym coś takiego zrobiła u siebie na kanale, więc myślę, że jak już będą gotowe, to pewnie Wam pokażę efekt końcowy. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o przepis, to dajcie mi znak, zrobię osobny film w kuchni wrze, więc tam będziecie mieli krok po kroku, jak to trzeba wykonać. Dobrze, póki co zabieram się za moje cudowne śniadanko. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden, golden. I voila! Śniadanko gotowe. Także moi drodzy, ja Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie, i zabieram się za swoje pyszności, które mam na talerzu. Jest, zobaczcie, placki już gotowe, sporo tego wyszło. Może nie tak, nie w takiej ilości i nie w takiej formie, jak chciałam, bo trochę mi za grube ciasto wyszło, ale spoko. Tutaj przygotowałam, wiecie co, taką oliwę i do tego też dałam olej lniany, dałam suszony czosnek i tutaj są, jak widzicie, pomidorki suszone. I takie placki je się najlepiej, wiecie co, robi. Wiecie, wyjmę talerzyk. One są najlepsze, wiecie do czego? Do na przykład grilla. I je się robi w ten sposób, że się polewa tym sosem. Tu tak naprawdę powinna być pietruszka, no ale że nie ma, no jak to mówi się, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc tutaj trochę tego suszonego pomidora z tą oliwą.
No to jeszcze można dołożyć tej oliwy, nie ma problemu. I fajnie, żeby to tak troszeczkę też, wiecie, namiękło, znaczy ten placek. On trochę przypomina, wiecie co, te indyjskie chlebki takie z pieca tandoori, dobrze mówię? Tylko, że tandoori jest chyba z masłem. A tutaj mamy właśnie taką wersję i powiem Wam, że pachnie obłędnie i myślę, że jak sobie taki chlebek zrobicie właśnie na grilla, to będzie Wam to smakowało. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie cały przepis, to dajcie mi znak. Ja coś takiego przygotuję w serii Kuchnia Wrze. Ciasto jest banalnie proste, no i wtedy już bym przygotowała inny sos do tego, czyli tak jak powinno być z pietruszką. No dobrze, to ja się biorę dalej do pracy. To już mogę schować, pewnie będę trzymała w jakiejś ściereczce, żeby mi po prostu to nie wyschło. Byłam w osiedlowym sklepiku i kupiłam parę rzeczy. Tutaj mamy porę. Wzięłam sobie też drożdże. Będę chciała sobie coś z nich zrobić. Nie wiem, może jakąś pizzę. Śmietankę 18%. Nie znam tej marki. Kanka. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie zobaczymy. Przetestuję sobie. Wzięłam jeszcze pomidory krojone, ale zobaczcie, z czosnkiem. Jajeczka. Tu wziąłam lubelle krajankę i kocham i uwielbiam, ale Wy to już pewnie wiecie, wszystkie takie kiszonki typu ogórki właśnie kiszone, jak i też kapustę kiszoną uwielbiam. Mogłam to jeść codziennie. Dużo tych zakupów nie ma, ale takie drobiazgi musiałam sobie dokupić. Tu kochani, czyszczenie lodówki. Wow! Czyli tak, buraczki, które znalazłam, gotuję, będę je doprawiała. Będzie pyszny obiad. Po prostu teraz staram się naprawdę na bieżąco wszystkie warzywa, które mam obecnie w lodówce, przerabiać. Ale Wy to już wiecie. Wiecie, że to jest najlepsza metoda na to, żeby pokombinować coś w kuchni. No i przede wszystkim, jeżeli Wam coś nie do końca odpowiada, to znaczy jest zdezelowane, lekko przyschnięte, to najlepiej właśnie ugotować albo dodać do jakiejś zapiekanki, do sosu. I wtedy idealnie przerabiamy dane warzywo. Moi drodzy, będziemy kończyć tego vloga. Ja już jestem po nagraniu. Nie wiem, czy akurat ten vlog się ukaże, jak food haul będzie opublikowany, czy on będzie wcześniej, czy on będzie później. Nie ma to znaczenia i nie mam pojęcia, jak to poogarniam. Ale właśnie wróciłam z Biedronki, postanowiłam, że wezmę kamerę i szybciutko dogram jeszcze tylko zakończenie, bo mi zakończenia brakowało w jednym z vlogów. I tyle. Jeszcze Wam pokażę tutaj, zobaczę, jak wygląda nagrywanie. Wszystko jest tutaj, wszystko. Zaraz to muszę wszystko wszędzie pochować. No powiem Wam, że jestem trochę rozczarowana cenami. Aczkolwiek porównując Lidla i na przykład Biedronkę, to naprawdę w Biedronce dużo fajnych rzeczy można znaleźć za dobrą cenę. Na przykład kiedyś właśnie rzodkiewki były za złotówkę. I dziś właśnie też dostałam za złoty 99. A, i słuchajcie, nie wiem czy Wy wiecie, ale ostatnio gdzieś wyczytałam, że można zrobić bardzo fajne z tych liści, z rzodkiewek trzeba to umyć porządnie, pokroić drobniutko, dołożyć do masła i właśnie trochę dać soli. Jest genialne podobno masło na kanapki. Jeszcze nie próbowałam, być może, bo widzę, że te liście są dość takie fajne, młode, więc kto wie, może jak będzie mi się chciało, to ja to po prostu zrobię. No, ale jak widzicie, no tych produktów naprawdę nie ma za wiele. Tutaj 4 cebulki, 5 sztuk tych marchewek. O, trochę tych pomidorów pokupowałam. Akurat te 2 pomidory kosztowały 3,50 zł, więc uważam, że to dobra cena. No i oczywiście, o, jaka pustka kieszona, kochana. No, także moi drodzy, tak kończę tego vloga, a jeszcze się Wam pokażę na koniec. Biorę się za montaż i co? Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Znów Was tyle, kochani, przybyło, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna, że zostawiacie te subskrypcje, bo wiecie, że nie ma nic lepszego jak właśnie taki kontakt na bieżąco, a wiem, że naprawdę teraz YouTube tak szaleje z tymi algorytmami i niektóre filmy po prostu się nie wyświetlają i też pamiętajcie, że wpływ na to, czy Wam się filmy pokazują, czy też nie,
może mieć to, że na przykład nie zostawiacie śladu po sobie, to znaczy no, kciuka w górę, w dół, whatever, czy też jakiegoś komentarza, albo nie oglądacie filmu od początku do końca, to gdzieś tam też wiem, że algorytm YouTube'a tego nie lubi i po prostu przy najbliższej okazji, jeżeli taki film Wam się pokazuje, to on Wam będzie znikał, nie będzie Wam się wyświetlał w proponowanych i możecie mieć z tym problem. Ale dobrze, kochani, nie o tym, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, przytulam. No i bateria mi pada. Widzimy się, kochani, w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao! Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna